Ten Jerzy jest. Odyseusze. Odcinek 47. No to przecież na tą żółtą tansówkę i to tak żółtą, no jak śnieg wokół pijalni piwa pod wieczór, to tatuś Iwonki, co by tam nie mówić, no to przecież przez ponad 20 lat w Nowej Hucie przy jakimś tam piecu wielkim to i ostro zapierdalał w charakterze hutnika fachowca, a i był przy okazji bardzo mocnym przodownikiem pracy, to i od samego dyrektora podczas Akademii w Domu Kultury, to i talona na tą żółtą taksówkę dostał. Oprócz tego wysłuchał tam wierszyka o przodownikach pracy od małych dziewczynek ubranych jak krakowianki. Dostał też tam medal żelazny, kolorowy dyplom i 3 goździki. I ponoć tak rzęsiste brawa z sali, jak Jaruzelski święto Wojska Polskiego. Niestety, ale malucha, jak nam to się wszystkim wydawało, to jednak nikt nie podpierdolił, a wystąpił tak zwany konflikt motoryzacyjno-metalurgiczny, czyli, krótko mówiąc, środek lokomocji destrukcji częściowej doznał. A dlaczego i co to za powód takowej destrukcji był? Otóż po powrocie z imprezy w naszej posiadłości to Robercik załapał, że akurat fajki to się mu skończyły. A i w chałupie, przez niewątpliwie Iwonki niedopatrzenie, to wystąpił również i deficyt w zapasach zgromadzonego piwa. A bez piwa na kaca, to Robercik nawet sobie nie wyobrażał przebudzenia po imprezie. No i udać się chciał do lokalu gastronomicznego, otwartego do późna, aby tam zaopatrzyć się w fajeczki i zapas zupy chmielowej. Ze względu na stan lekko wskazujący, to Iwonka postanowiła jechać z Robercikiem. No i ruszyli po pustych ulicach miasta, zbytnio się nie przejmując znakami drogowymi. I już widzieli oświetloną jak Titanic knajpę, już tylko parędziesiąt metrów dzieliło ich od zaopatrzenia w niezbędne produkty, gdy na ich drodze pojawił się znak stopu. Wjechali jednak na skrzyżowanie, no i wtedy, no jakiś potwór z lewej strony się pojawił ostro trąbiąc, no i przypierdolił w dupę tego żółtego malucha i to konkretnie przyjebał, skoro malucha obróciło w stronę chałupy momentalnie, a oni to pod jakimś dziwnym kątem siedzieli. Bo nos malucha to zadarty był mocno do góry, jakby w przestrzeń powietrzną miał zaraz wystartować. Trąbiący potwór nawet się nie zatrzymał i popierdolił sobie dalej, nie zwalniając. Niewątpliwie mocno mu się musiało śpieszyć. A Roberci, a Iwonka, a maluch? No, nie za dobrze było. Co prawda Iwonce kudły momentalnie dęba stanęły, a Robercikowi tak się łapy trzęsły, że nie wiedział, gdzie klamka w maluchu, co by z powozu spierdalać. Dali jednak radę. A maluch? No, maluch za dobrze nie wyglądał. Po drugiej stronie ulicy na chodniku leżał silnik malucha wraz z jednym kołem, a drugie koło razem z półosią to leżało po przeciwnej stronie ulicy. No i szkodliwość maluchowi to zrobiono wielką. Nie trzeba było być mechanikiem, aby stwierdzić, że zepsuty maluch to był już bardzo poważnie. Robercik, mimo że był na dopingu, no to jednak skubaniec bardzo racjonalnie rozumował, mimo tego, że Iwonka to koniecznie chciała tego motoryzacyjnego ścierwa pilnować i pozostałości na kupę zbierać. Robercik Iwonkę załapał, no i prawie ciągnął ją na chama do chałupy, zanim ktoś się pojawi lub przyjedzie policja. No bo i co miał robić, jak był najebany, a i Iwonka też nadźgana była. Do chałupy zatem. No i skoro świt, to oni razem na astronomię poszorowali, strugając oczywiście elegancko pawiana, że... No, że ktoś tą ich taksówkę to im nocą podpierdolił. I niech policjanty złodzieja, a i taksówki szukają.
Policjanty oświadczyli, że ich powóz to na skrzyżowaniu znaleźli, a obecnie to na jakimś tam parkingu policyjnym maszyna jest. Złodzieja to jednak nikt nie widział i niczego nie słyszał. Taksówka tylko była i to rozjebana w piździec. No i poszli na ten parking, gdzie Robercik prawie że kosmicznego szoka odegrał. A Iwonka to o mało już tam przy tych policjantach to nie mdlała. Taka to z niej aktorka była. Jednak policjanty jakieś kwity urzędowe wypełnili, ale no żeby jakoś tam mieli się przejmować szukaniem winnego, no im się jak było widać, to i nie śpieszyło. A i wszystko wskazywało, że raczej to oni olewają ciepłym moczem temat kradzieży Polakowi samochodu. O ile oczywiście według nich to coś takiego w ogóle można nazwać samochodem. Najważniejszy jednak był taki urzędowy kwit, otrzymany o stracie pojazdu, ponieważ każdy Polak, wjeżdżając samochodem do Grecji, to miał wpisywany w paszport ten samochód. A wyjeżdżając z Grecji, no to i miał tym samochodem wyjeżdżać lub w przypadku emigracji jego zezłomować. Jak nie, to takie opłaty Greci wpierdalali, że w Polsce to by niezłą furę na giełdzie kupiło. Także kwit był, sprawa załatwiona, a Iwonka w strachu wielkim, jak o tym wszystkim teraz ojcu powiedzieć. No bo co jak co, ojciec Iwonki to przecież całe życie na ten kurwa samochód zapierdalał. A tu w Grecji to jego marzenie jakiś nocą jadący łobuz, no to aż tak rozpierdolił. Pozostawało tylko opracowanie strategii, jak to ojcu Iwonki przekazać wiadomość, że marzenie, na które zapierdalał całe życie, to poszło się na greckiej ziemi pierdolić. No i żeby ojciec na jakiś tam zawał nie pierdyknął, jak się o tej tragedii dowie. A poza tym, to kto wie, czy nie zechce on jakimś tam kurwa rzutiem to do Grecji jechać, aby tego szrota na pakę załadować i do kraju nie zatargać, z nadzieją, że się coś tam naprawi, czy jeszcze kurwa wyklepie. A coś takiego to mogło mu do łba strzelić, albowiem, jak zapewniała Iwonka, to poprzednią taksówkę, czyli Moskwicza, no to z dwóch połówek kumpel taty zespawał i to mimo, że jedna połówka od drugiej to była o ponad 7 lat starsza. Jeździł nią lat 8 i co by nie mówić, to jeszcze bardzo dobrze sąsiadowi opylił i sąsiad dalej tym Moskwiczem jeździ, a i sobie taksówkę bardzo chwali. Dodatkowo to jeszcze części zamiennych to dwa worki gratisowo od taty dostał. Ze względu na imprezkę tulipana, zapłakaną Iwonkę, proponowaliśmy różne wersje powiadomienia tatusia Iwonki o zaistniałym nieszczęściu. No bo trzeba było wreszcie wydumać taką historię, co by tatu Iwonki, no to na jakiś tam udar niepierdolną podczas przekazywania tej jakże smutnej motoryzacyjnej wiadomości. Powiem tak, no rzeczywiście, różne padały propozycje. Od takich jak, a na przykład to, że tabun spłoszonych koni po maluchu wesoło przebiegł tylko, no skąd konie w Grecji i to jeszcze w ilościach hurtowych. Brakowałoby tylko dosiadających tych koni Indian. Gajdurego, czyli osła, no to się gdzieniegdzie to i w Grecji widywało, ale też nie były to jakieś tam tabuny. Ewentualnie Grek wierzchem do kumpla na metakse zapierdalał, bo na taksówkę kasy nie miał. Wersja, że malucha rozjebał pociąg, też nie za bardzo pasowała. No bo i zaraz padłoby pytanie, a skąd ten maluch to się kurwa wziął na tych torach? Zatem kolej żelazna, nawet i ta grecka, to i też jako sprawca katastrofy nie wchodziła w rachubę. Zaraz bowiem, by tato Iwonki szukać chciał tego kutasa, który to na czas szlabanów nie zamknął.